Kącik Pop Army, czyli słuchajcie, to samo co Duck Army, ale ze szczejaczkami, także gramy sobie, testujemy, sprawdzamy, czy fajne, mamy jakichś zombiaków, rozwalamy i zaraz będziemy kupować za to rzeczy i testować, kolejny trybik testujemy, to będziemy budować army tak zwaną. Dzień dobry, jeden koń kosztuje. Dobra, to jest dosyć łatwe, możemy tego kupić w cholerę pewnie. Dobra, kupmy tego 60 sztuk, patrz. Dużo sztuk. I zobaczymy jakieś starobuksiki rzeczy, zaraz wszystko. Okej, okay. Coś tam, coś rzek zrobił ja. VIP-a nie chcę. Daily nagrody sobie odbiorę, tiny coin packa, mamy 200 coinów. Mamy portal, zarobuksy. Mamy shopa, co my tutaj mamy w tym shopie? Inferno Megaphone, cyborg, jakiś VIP, automer, super magnet, 2 razy coiny, 2 razy strange, portal, coinsy, strange, kolejne coin packi. Dobra, zobaczymy sobie zaraz. Freebet dostajemy za ile? 20 minut grania, okej. Damy radę, o już damy radę stówę rozwalać. A tych? Ja czekam na niego! Dobra, a tak? Dobra, damy radę? Damy radę, 5000, 100 tysięcy jedna kosztuje, to lepsza. Dobra, tego nie damy rady, ale tego damy radę na spokojnie. Zbierzmy sobie, przydałby się magnet. Magnet by się przydał. Ile kosztuje? Super magnet kosztuje 89. Dobra, zobaczymy. Dobra, kupmy tych banditów trochę. Okej, okay, trochę tych banditów kupiłem. Mamy, Giovanni, mamy Red, Green Bandit, wszystko mamy, wszystko. Czy damy radę już tych rozwalać na hita? Nie? O Jezu, jak ja ma obiję! Dobra, szczekaj na jego ziomek, klejmijmy sobie Buddy'ego. Weźmy sobie daily kolejne. Czemu możemy niby daily odebrać kolejne? Czemu nie pokazuje, że mogę? A nie mogę przydawać. Starter bundle! Mamy 10 Twixów, milion coinów i 5 potek za 50 Robux. Yes, sir! Bierzemy. Będę miał 10 tysięcy, poniżej 10 tysięcy Robuxów spadłem. Kurde, dawno tego nie było, że ja spadłem poniżej 10 tysięcy Robuxów. Aż mnie to przeraża troszeczkę. Mamy... Czemu mamy kwadryliony siły? I czemu mam milion coinów? Chyba za mocny troszeczkę ten. Jest problem, bo ja wszystko rozwałem na hita. Chyba zbugowałem grę przypadkiem. Chyba coś źle kupiłem, czekaj. Coś źle kupiłem! Chyba zepsułem grę! Mamy 1000 milionów! Nie, mamy milion. Milion. Boże, milion. Ja mam za dużo siły. Co jest? Mega coin pack! 1 miliard mamy, dobra, idziemy. Czy ja daję, one tapuję wszystko? Tak? No właśnie mówię, zbugowałem grę chyba tym damage'em. Bo jeszcze coś, dobra, na razie nic nie kupuję. Na razie nic nie kupuję, bo chyba coś zbugowałem, wiecie? Chyba coś zbugowałem, mamy za dużo siły. Dobrze, to mi się podoba. Dalej mamy miliard kasy, więc kupujemy dalej. Kolejne kosztuje 10 miliardów. Czy my zarabiamy tyle w ogóle? Nie, my nie zarabiamy bardzo mało. Już tutaj nie one-tapujemy. Okej. Okay. A ty powinniśmy mieć właśnie te megafony. Gdzie są te megafony do kupienia? Gdzie to się... Upgrade, dobra, tutaj. Zobaczmy, ile kosztują te megafony, bo one dają mnożnik kasy właśnie. 10 tysięcy, 2,5. 1 kuła mam. 125 QI. Nie stać mnie to. To mnie stać. Nie stać mnie. To coiny kosztuje też, no tak. 120, dobra, 100, to mnie stać. Dawaj. Teraz powinniśmy dostać więcej tej kasy. A i tak dostajemy bardzo mało, ej. My dostajemy... O, i w końcu otrzymaliśmy, dobra. My się tutaj... Tiny coin pack. Dobra, dawaj. Przyda się... Nie, już to kupiłem, to już kupiłem. A trzeba kupować lepsze TT. Trzeba kupować lepsze tutaj peciszki. Ale ja dostaję bardzo mało kasy z tego, zobaczcie. Bardzo mało kasy dostajemy, co jest? 600 milionów, 302... O, te Twixy dostaliśmy, 10 tych Twixów, tak? Dostałem 10 tych Twixów, dobra. Ja bym sobie je złączył na lepszego tego peta. Dawaj mi tu. Merge. A już zmerge'owałem. Daj, mamy 1000 kuła. Nie wiem, co daje, ale dobra. No tutaj... No dosyć dobrze nam idzie, ale nie wiem, czemu to się nie opłaca kupować. No nie opłaca mi się tego kupować. No halo, no czemu ja tak mało zyskuję kasy? Coś zepsułem? Megafony, no. 5B, przecież 5B kasy to ja zbiorę za 100 lat. Co to ma być? Czemu coś tak wolno? Ty, no 15 milionów, ile dostałem z tego? No też gdzieś tak tyle, no przecież to jest bardzo mało, 20 milionów. 30 milionów, no przecież to jest bardzo mało, halo? No, no skraftujemy go. No nie mogę jakichś większych tutaj mnożników, mogę oczywiście sobie potki. Mam potki, to użyjmy. Potki mi pomogą. Dobra, odpalamy potki i lecimy na potkach. No bez potek tutaj nie ma sensu grać. Żeby zebrać te 1 miliard, to ja będę musiał tej godzinę grać przecież. Bardzo wolność tej farmi. Autofarm. Okej, farmi. Okej, ty, całkiem nieźle farmi. Ty, działająca autofarma dodana została.
Dobra. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, ty, jak nawala ta autofarma, tak szczerze, to jest dobra autofarma. Mamy 1B, potrzebujemy 10B na kolejną mapę, 5B na kolejny mnożnik tej kasy. Ja chcę ten mnożnik kasy, mordo. Dawaj mi ten mnożnik kasy. 5B potrzebuję, 5B i kupujemy kolejny megafon. Czy to się opłaca? Zobaczmy, ile on daje. On daje razy 6, to daje razy 4. Dobra, to mi się przyda. No nawalaj tego Kinga. King Konga. Dobra, kolejny King. Tutaj no już troszeczkę trzeba tutaj bić. 54SX. Czy mi się to opłaca kupić? Chyba tak, ale nie dostaję tych nożników. Widzisz, to problem tutaj widzu jest kasa. Nie jest problem tej siła, tylko kasa. Czy mam jakieś kody? Są. Są kody, także użyjmy sobie kodów, słuchajcie. Kody to jest, uwaga, release i dostajemy co? Small coin pack, code redeem successfully. Update 1, słuchajcie, mamy jeszcze. Strange boost i code redeem. Dobra. I jeszcze hamburger, jest kod hamburger, zobaczmy. 3 coin boosty, okej. Okay. Czyli musiałem wydać obuksów, żeby mieć te coin boosty, spoko. I jeszcze są te rzeczy w shopie. Są te cyborgi, tutaj cyborg 1.6 USP, 10 papów możemy kupić. No jest ten Inferno Megafon, co ja? No to jest super OP. Ale po co nam to, ja nie wiem. Ja bym chciał tutaj normalnie pograć, ale ciężko tutaj normalnie pograć, bo tutaj strasznie wolno leci kasa, zobacz widzu. 100 milionów za największego? He? Season Pass, a jeszcze nie ma dostępnego. No takie trochę kaczuchy. Dobra, teraz powinniśmy mieć dwa kwadryliona mam. Naprawdę mocno... VIP? Nie wiem, co daje VIP. Co daje VIP? Ały jeszcze są, ale to za rebirfy, panie. 325 rebirfów. Nawet nie wiem, gdzie robi się rebirfy, co ja? No jeszcze tutaj nie było rebirfa, na pewno. Nie ma opcji, że tutaj był rebirf. Nie ma takiej opcji w ogóle, nie ma. Nie ma takiej opcji, że był rebirf. No ale papsy, właśnie, papsy nasze. Mamy takiego, takiego i najlepszy mój dostępny to jest ten... Który to? Ten. Tego mam najlepszego. Każe jakiegoś tutaj lepszego dostałem, ale nie. Patrzcie, że to jest Festive Network, jest. Wszystko jest. Kurde, to trzeba to przetestować. Te olki ile kosztują? Jeden spin kosztuje 19 obuksów. 100 spinów za 1000 obuksów, okej. Okay. Lucky Megafon jest do trafienia. Jakieś coś tutaj, bundle jakieś, kurde. Ze 100 bym trafił wszystko, ale zobaczymy. Na razie testujemy, słuchajcie, po malusiu testujemy trybik. No trochę takiej kaczuchy. Dobra, mamy już to, co chciałem. Autofarmę wyłączmy. I mamy ten megafon. Mamy ten megafon, co ja? Ale czy to mi... Dostaje tyle samo kasy praktycznie. Tyle... Dobra, zobaczmy tego. 150 dostawaliśmy za niego milionów. Ile dostajemy? 150 milionów dostawaliśmy, dostajemy... 187,5. No powiem tak, zbieranie teraz 10 trylionów to jest masakra, tak naprawdę. Bo to się buguje, jak widzicie. Jak sam klikam, to klikam jak powalony, ale to... O, działa, aż nie działa. Raz działa, aż nie działa. I zbieranie tych 10 trylionów jest bardzo ciężkie. W ogóle ta gra jest bardzo ciężka. Na tle kaczuch. Kaczuchy były łatwe dosyć. A to jest kurde ciężkie. No za minutę mamy jakiś prezent. Zobaczymy. Może ten prezent nam zboostuje grę. Zobaczmy, jaki to jest prezent. Small coin pack. Dobra, nie zboostuje nam grę. Ale może dobije nam 5 trylionów. Może teraz small coin pack działa jakoś lepiej. Opa. No ja bym chciał ten huge coin pack. Huge. Dobra, Kinga tutaj nawalamy. Nie dotykaj! No co za dziad obsrany mi tutaj zabrał? No odejdź, Jutol! Ej, yo, co za złodziej? Co? Weź sobie drugiego jakiegoś. Co mi tutaj kradniesz? Zobaczcie, jakiś Jutol. No jakiś Jutol biega i kradnie, no. Co za ziutek. Albo on na autofarmie leci. Dobra, to nie jego wina. Nie jego wina. Ale mam jednego takiego dużego psiaka. Powinniśmy dobrzy być. Ja nie wiem, czemu ja jestem taki słaby. Mam 3 tyliony. No czy mi się opłaca w ogóle? Czy jak ja bym kupił teraz za te 3 tyliony tych sugarów, to ja bym coś za to dostał? Mamy 30 kła teraz. 30 kła. No i purple nam wyszedł z tego. Vampire. Dobra, zobaczmy, teraz one-tapujemy Kinga. One-tapujemy, co ja? Ta. I sobie to przyspieszy farmę trochę. No trochę na pewno. Ale czy bardzo? Tego nie wiem. No nie, no dobra, leci ta kasa i tak wolno. Mamy ten prezent do odebrania, zobaczmy. No dobra, leci bardzo mało. Small coin pack, ile da? Nic mi nie dał. Nic mi nie dał? Czemu nic mi nie dał? What? Totalnie ta gra buguje, halo? Przecież ja odebrałem small... Tak? Kogo coin pack? Small coins pack. Nie dostałem żadnego coina.
Well, troszeczkę pobogowane, bym powiedział. Troszkę bardzo pobogowane. No nie, to jest gra pod autofarmę. Gra pod autofarmę. Kaczuchy? Kaczuchy były mniej pod autofarmę, bo szybciej się kasę farmiło i można było przeskakiwać te mapy, co ja? No a tutaj powiem wam szczerze, że te megafony nie dają jakoś bardzo dużo. Mnie to zastanawia. Jak to jest zrobione, rzech? No mamy już... Damage'a mamy w cholerę. No i tyle. Mamy Damage'a w cholerę i tyle. Bo zebranie tych 10 trylionów, no dobra, no jest do zrobienia, bo już mamy 5, tak? Jakoś to tam leci. Te 5 miliardów, sorry. 5 miliardów zebraliśmy, ale no to still nie jest jakoś giga szybko. A to jeszcze 6 nie mam. Czaisz, widzę? Czaisz, jak to długo leci? Ej, no gej! No jak mi kradnie chłop? To jakiś chłop jest w ogóle. Na privie się opłaca bardziej grać. Ale to w każdym tym się bardziej opłaca na privie, ale jak wbijam na publiki, bo chcę z widzem pograć czasami, ale jak jest jakiś kurde dziadyga, to nieładnie, nieładnie jakiś dziadyga. Dobra, 6,7... No to jest masakra, jakie to jest nudne! Momentami jest to nudne, niby fajne, bo ja wolę tej pieski niż kaczuchy. Oczywiście, że tak. No ale still jest to bardzo nudna giera. Czemu tutaj cały czas leci jakiś coin? Jakieś coiny tutaj wpadają. Chcę po prostu coiny zebrać do jakiegoś punktu. Czemu one tutaj leżą tak losowo? Dobra, nieważne. Nie znam się. Może się nie znam po prostu, okej? Okay? Jest szansa, że się nie znam. Kingi... Dobra, kingi są OP. Jak kinga rozwali... Kinga rozwalimy. Kinga rozwalimy. To jest OP, to jest OP wtedy. Dobra, dawaj to. You can claim a free pet. Zobaczmy, co on daje. 680 QI, mam już SX-y. No i nic mi to nie dało kompletnie, nic. Kompletnie ten free pet mi nic nie dał. Bo spoko, ja i tak rozwalałem wszystko na hita. Tylko, że kasa jest problemem. Kasa, kasa. Dobra, mamy kolejną mapę. No i dobra, tutaj też rozwalam na hita. Też rozwalam wszystko na hita. Wszystko. Zobaczmy tego turbo złotego ziomka. Turbo złoty ziomal. Siema, turbo złoty ziomalu. Też jesteś na hita. No nie wiem, no damage to jest zerowym problem. Kasa jest problemem. Tu kasy w ogóle nie ma. No nie ma kasy, nie ma kasy, nie ma. No nic nie leci. Co to kurde jest? No mnożnik kasy jest przesrany. No nic kasy nie leci. Mamy coin boosta, mamy damage boosta, wszystko mamy. A nic tu nie leci. Trzeba dwa razy coiny minimum do grania w to. 125B. Kolejny ten. Ze spina można ten mega megafon trafić. 4,5 mnożnika, słaby jak cholera. A najlepszy ma 21,5. Wow. Nie, najlepszy jest ten Forever 25, nie? No ale nie ma co, nie ma co. Widzowie, gierka, powiem se szczerze, taka se. Se powiem szczerze, taka se. No bo strasznie mi przeszkadza to, że te dropy, w sensie te coiny są tragiczne. Także możecie sobie przestawać, gaza się Pop Army. Czyli jak był Duck Army, to jest armia szczeniaczków. Tak się gaza. Armia szczeniaczków. Czy polecam, czy nie polecam? No, słyszycie moją opinię. No, troszeczkę ciężko się te coiny farmi. Łapka, galetarzyk, subik i widzimy się w kolejnym.